Czy w tej sytuacji pojazdy wyjeżdżające z wlotu drogi z prawej strony zobowiązane są do ustąpienia pierwszeństwa jadącym po drodze, na którą oni zamierzają wjechać? Czy istnieje konieczność sygnalizowania kierunkowskazem każdej zmiany pasa? Czy w tej sytuacji dozwolone było warunkowe przekroczenie linii podwójnej ciągłej, gdyż było to związane z wyprzedzaniem? Czy w sytuacji obowiązku opuszczenia lewego pasa kierujący jadący lewym pasem ma pierwszeństwo przed pojazdami poruszającymi się prawym pasem?